stąd. Już żeś ty... Omae wa mou shindeiru. NANI?! Ten czas leci. Przyjemny ten Mega Man jest bardzo. Nie, ale to może też dlatego, że idę bardzo szybko przez niego i przy okazji jestem w stanie mniej więcej czytać czat, bo nie jest chyba aż tak trudny jak trójeczka. Nie mam tutaj aż tylu problemów, co w trójce miałem. O, dobra, się. No i ładnie, trzy żyćka. Tylko trzeba łapać kurczę amunicję, bo nie mam. No tak, ale ci młodsi byli, to to. Ja bardziej miałem na myśli ten stary cast. No, dammit. Także mówię, no zobaczę jeszcze co zrobię z Adventure Island 1, ale na pewno dwójkę i trójkę chciałbym pokazać i zagrać, bo uważam, że to są jedne z naprawdę lepszych gier na tamte czasy. Świetne to były gry i uważam, że nie mam pojęcia dlaczego nigdy tak zbyt dużo o nich nie słyszałem. Bo jak ja sam grałem, to były naprawdę warte uwagi i bardzo chętnie wracałem do nich, jeśli udało się wypożyczyć kadrycz z tą grą jeszcze raz. Myślałem, że muszę iść w prawo, nie wiem czemu, widziałem tę rurę. O, to faktycznie, o niej nie pomyślałem w ogóle. Rzeczywiście. Podoba mi się, że dali im te słomki do oddychania. Nie żeby po pierwsze ich potrzebowali, a po drugie, żeby jakkolwiek pomagały pod wodą takie słomki. Ale tak dla hecy dali im te słomki. Dobra, dajcie mi dive'a. A może Brighta lepiej. Żebym głupio życia nie stracił. A, myślałem, że to szare... Fuck, nie jest asetem, a było. Jeszcze mi zrobiło krzywdę. Już po tylu Megamenach jestem przyzwyczajony do tego, jak wysoko muszę skakać, żeby nie dostać obrażeń od tych kotów. A, tu już nie jestem pod wodą. Nie. Nie. Okej. Okay. Nie, ale to będzie więcej tych klocków. Na 100% będzie więcej tych klocków. Jezu, jeszcze nad kolcami. Błagam. Dobra, jak to wygląda. Okej, okay, dobra, jest easy w miarę. Górą trzeba iść. Nice. Jest git. Kurde, jaki fart. Dobra, dajcie mi ringa. Bo tego mam zero. Wiem, że mogę statkiem przelecieć i tyle. Ale ostatnio jak użyłem statku, to powiedziałeś, że cheatuję, więc stwierdziłem, że będę starał się robić to normalnie. No pokaż się. On... Przecież mogłem sobie amunicję podładować. No mogłem, no i nie zrobiłem tego. Co tu się dzieje? Nie no, ale... Nie uważam, że oszukuję używając itemów. Absolutnie nie. Powinienem tutaj używać Brighta chyba. W ogóle ładować... Mój Megabuster ładować. Kurde, no, zginę tu. Mogę użyć E w sumie, mam tego dużo. W sumie nie ma co się ograniczać chyba, jeśli chodzi o używanie tego E. Tylko potka. Po coś mi to dali. Dobra, to mi nie dropi nic, więc... Nie, on jest chyba za szeroki, albo ja jestem naprawdę kiepski w używaniu tego ślizgu. Dobra, zginął.
O, hit. Ale jakbym miał cały pasek HP, to bym go zabił, bo ja mu zadawałem obrażenia szybciej niż on mi. Użyłem tego E tylko dla wygody. Dobra, wiedziałem, że tam są cztery poziomy. Nie musicie mi grać muzyczki, jakbym już szedł do ostatniego. Nie idę do ostatniego. Let's go. Dzięki. Ja nie zginę. To była jedna szansa po prostu na to, żeby nie zginąć, okej. I udało mi się ją akurat wykorzystać. O, dobra. To jest stres... Halo! Nie róbcie mi tak. Dobra, balun. KR? Jak KR Moren? Zginę. No nie trafię przecież. No przecież widać, że zawadziłem rączką. Moją małą megamenową rączką zawadziłem. Z moim małym megabasterkiem. Rąsia? Jak w Adamsach? Czekaj, nie mogę spojrzeć, co tam? O, coś zdechło, co to? Chętnie. Jakbym się miał złapać na to. Musiałem zupełnie nie patrzeć. To prawda, to był fuks. Jeśli chodzi o te kolce, oczywiście, nawiązujesz. No, jestem bardzo nisko na zasobach, powiem ci. Dziękuję. Sok z grejpfruta. Świeżo wyciskany. Uwielbiam. Wiem, że to jest bardzo polaryzujący napój. Niektórzy bardzo lubią, niektórzy nienawidzą. Ja uwielbiam. Krew Drakuli. To jest krew dla Drakuli. Ja jestem wyznawcą. Pamiętaj, abyś Dzień Drakuli święcił. Dniem Drakuli jest oficjalnie zostaje 9 lipca. Dobrze mi poszło. Właściwie po co ja tam wchodzę? Przecież tam jest życie, którego mam full. Dri. Dajcie mi wygrać. Czyli twierdzisz, że wampira teraz oglądamy? Patrząc na to, ile śpię w ciągu nocy, to można powiedzieć, że jestem wampirem. Nie wampirzątko. Duży wampir, dorosły. Zabójczy. Ej, to co ja mam powiedzieć? No jak ty ostatnio grasz w Geometry Dasha całe noce, to ja to już nie mam pytań. Zostaw w spokoju nasze poziomy kortyzolu. Wszyscy jesteśmy dorośli, wszyscy mamy wywalone w kosmos poziomy kortyzolu. Tak, ja regularnie suplementuję. Mój suplement kortyzolu nazywa się Daily. Od 20 do 6 rano nie śpię, a potem śpię do 12. Ale ty przez to, że grasz w Geometry Dasha, czy masz robotę? Skakanie po platformach, żeby strzelać w typa, kocham. Kolejny jakiś odkurzacz, który strzela Hadoukeny. Hadouken! Hadouken! Tak. O, dobra, on we mnie celuje tymi piłeczkami. Bright tu mi nie pomoże, ale to pewnie też mi nie pomoże. Zadaję mu obrażenia dla odmiany, ale niewystarczająco, żeby warto było tego używać. Hadouken! Może drill. Aj. Co? Nie no, za mało, ewidentnie. Co jeszcze jest? Faraon. Faraon! Editonie, anioł, bardziej faraon. Boże, moje gusta muzyczne wychodzą na jaw.
Że nie nazwałbym tego gustem muzycznym w sumie, bo to jest jedna piosenka, której słuchałem. Ale ewidentnie ją lubię na tyle, żeby pamiętać. Tak, bezcenność to jest najgorszy powód, jaki mógł być, bo jest najbardziej realnym zagrożeniem. I ciężko sobie z nim poradzić. No to i spać proste. I to trochę takie... Depresja? Że ci smutno, tak? To weź sobie iść pobiegać. Że nawet pomijając sam fakt niespania i tego, jakie tam to zagrożenia niesie... Dobra, znowu pierścionek. Zagrożenia niesie ze sobą, to trzeba pamiętać też o tym, że... O. Że to jest też przez coś powodowane, nie? Ta przyczyna twojego niespania też jest jakimś problemem. Z tym wszystkim trzeba sobie radzić, nie można o tym myśleć per przyjaciel. No i łatwy bosik. Ten boss był łatwy, serio. Tylko może akurat dlatego, że nie wystrzelił ani jednej tej piłki. Musiałbym wtedy skakać na lewo, ale... Chyba jestem niedźwiedź w geometrii, Daszu. No i skąd mam wiedzieć, co ja mam sobie przywrócić? Ringa sobie wezmę. No będę to mówił za każdym razem, serio. Pharaoh mam mało. Nie wiem, co mi będzie potrzebne. Nice. Wiedziałem, że coś będzie. Dobra. Stracę HP tylko po to, żeby sobie odzyskać trochę ammo. Rock Coil, gdzie jesteś? No ten weapon pack to by mi się przydał jak nic innego w tym momencie. Dobra, już widzę, że tu nie wejdę. Czyli straciłem życie na marne, trudno. Szyszka! Szyszka, dawaj mi... Nie ma. Daj mi cokolwiek. Co widzą? Co widzowie widzą? Powiedz im, Wilgax. Widzicie, widzowie, widzicie? Nie wiem, co widzicie, ale może teraz zobaczycie, co widzicie. Chce nas nękać piszczeniem. Ja naprawdę nie wiem, o co wam chodzi. Naprawdę nie wiem, o co wam chodzi. Przyrzekam, że nie mam pojęcia. Standardowy boss rush. Już się przyzwyczaiłem w Mega Manie do boss rusha. O nie, dlaczego akurat na ciebie trafiłem pierwszego? Zabiję go. No, on jego się zatrzymywało Brightem. Dobra, muszę użyć tego pakietu energetycznego. No i go dobić, bo... To jest jedyny boss, który uważam, że... Z którym uważam, żebym nie wygrał za Chiny Lodowe. W sensie... Inaczej. Mógłbym z nim wygrać zwykłym blasterem, ale wymagałoby to ode mnie wyjątkowo dużo czasu, jak na bossy z Mega Mana, żeby się go nauczyć na pamięć. Pozostałe z tych bossów były naprawdę proste. Ten jest wyjątkowo denerwujący. Nie i ciebie w sumie tu nie. Ale poczekaj na następną część. Ringman to jest, tak? Ringmana strzelałem... Faraonem. Tak, Faraonem. To był Faraon. No, i dałem się zabić. God damn it. Najgorsze jest to, że teraz nie będę miał Faraona za bardzo. Mało mam Faraona. Faraon! No. To czyli będę musiał go zabić po prostu. Jakoś. Ale najpierw pójdźmy gdzie indziej. Dustman.
Ciebie pamiętam, ale problem jest taki, że nie wiem, czy mi starczy ammo do dust bumerangu. Ach. Dobra, starczyło. Jump! Dobra, jest HP? Jest dobrze. Lecimy dalej. Toadman, ty byłeś pierwszy, więc z tobą się po prostu walczyło Megabusterem. Tak? Nie ma czegoś szybszego? Z czym ja walczyłem ostatnim? Z Drillem. No, w sumie działa. Chyba. Czemu ty się nie ruszył, ziom? Jak mi tyle 2 HP odnowiło? Ale jest nędza. Ale jest nędza, ja umrę. Przegram, umrę, zginę. Czym ty jesteś? Co to za men jest? Czym ty strzelałeś? Co ty jesteś za menem? Czym ty jesteś? Diveman? Diveman, tak? Mam jeszcze życia. Spokojnie, nie jest tak, że przegram. Oła. Chyba tak. Chyba to tak powinienem z nim walczyć, no. Ale to... jakoś tak nędznie wychodzi. Z tym Megabusterem byłoby łatwiej, chyba. Ale to tym walczyłem z tym gościem. Ta, mam i tank. Będę z niego korzystał później, jak będę walczył z tym typem. Ale na razie... póki mam więcej niż jedno dodatkowe życie, to sobie będę korzystał... tego, że mogę ginąć. O. No, czemu się... ammo mi nie... skończyło mi się ammo! Skończyło mi się ammo! Dobra, skorzystam z tego i tanka, no. Nie zauważyłem, że mi się ammo skończyło, no. Ale o nich zapomina jak ja, który nie biorę przedmiotu. No z tymi tankami to jest tak jak trzymanie potek przez całą grę. To było tego Dusta świetlało. No. Gościu. Aż ty jesteś irytujący potwornie. Ale mam wrażenie, że zdają mi teraz więcej obrażeń niż za pierwszym podejściem. A ty co jesteś? Czekaj, jak ty się nazywałeś? Brightman. Okej. Okay. Trochę nie mam ammo na ciebie, ale spoko. Tak, znowu ten sam problem. Przestań tak robić. No. No czemuś tak blisko podchodzisz? Przestań. Ty wredny... Ach. Wszystko jest przez to, że ja nie mam wystarczająco amunicji, żeby normalnie z nimi walczyć. No nie, no co się dzieje się? Zatrzymał mnie w miejscu, nie wiedziałem, że on tak potrafi nawet. Nie mogłem użyć i tanka. Czy ja właśnie jestem na zerze? Ile mam i tanków? 4. Dobra, no to muszę spamować tankami w takim razie. No.
Giń. 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 Fuck. Dobra, zginął. Można. Można to zrobić dobrze. Najwyraźniej. No i Drillman. A Drillman to był... Ta sterowana rakieta. Potrzebna. A. Ach. Git. No i ostatni dziad. Ostatni dziad, na którego nie mam amunicji. Z tym, którego traktowałem faraonem, prawda? Tak. To jest problem, bo gość nie jest prosty, a ja nie mam faraona. No. Co? Nie! Przecież myślałem, że jeszcze nie zginę jeden atak. Chciałem użyć tego i tanka. Kurde, moli, teraz wszystko od nowa. Te pojedynki. Ja pierniczę, miałem jeszcze 4 i tanki. Myślałem, że jeszcze nie umrę jeden atak, że jeszcze mam. Że dobra, no dalej mam 4 i tanki. Jakiś plus. Ale kurde, teraz muszę cały czas iść. No zginę, no umarłem, no i przez... No już nie gram więcej w tej grze. Kurde, mol, no. Nie chciałem spamować tymi tankami aż tak, bo wszystkie po prostu bym zużył bez sensu. O, co ty tak szybko się ruszyłeś? Ziom. Ej, co jest? Halo? Nie wiem. Emulator mi zwariował na chwilę. Nie wiem, co się wydarzyło, ale już jest git. Dobra, gdzie jest moja Genki Dama? Genki Damu! Fuck. Strasznie szybki jest ten pierścień. Nie potrafię go uniknąć. Dobrze. Mega Ben dostał za dużo, to znaczy za dużo ADHD. To ile jest tak punkt ADHD? Ile to jest dobra ilość ADHD? Uff, Red Bull do domu skrzydeł. Emulator zwariował. Oj, dobra, mamy 4 tanki, 2 życia. Mam nadzieję, że sobie damy radę, słuchajcie. Cóż to jest tym razem? No, jakiś wreszcie czaszkolot. Czegoś takiego mi brakowało w sumie. Nie wiem, czy kiedykolwiek był jakiś taki przeciwnik w Megamanie. O! Dobra, to zadaje obrażenia, ale mało. Jezu, co się wydarzyło? Nie. Dobra, czekam, aż się skończy. Był. Nawet trochę zadaję, ale nie wiem, czy wystarczająco, żebym powiedział, że warto. Feral. Dzięki, dama! To niedużo. O, tak tyle, ile powinno, to zadaję, ale to nie jest magia.
O, to zadaje dużo. Jak nie wiesz czego użyć, to zawsze używaj ringa. Nie wiem czemu, może dlatego, że ten ring to jest taka broń, którą ciężko trafić, ale bardzo dużo tych głównych bossów dostaje duże obrażenie z ringa. Dust. O. Się odbija od niego. Feral. No odbija się. Dawaj mi ten. I tank, jak już ich mamy tyle. Feral Drill. Serio Drill też? Pewnie ten Toad, którego mam zero. Tak się obawiam, że to będzie ten Toad, którego mam zero. No to nawet nie sięga niczego. Bo ja nie mogę strzelać z tego, z tej perspektywy. Swój usunę, bo twój lepszy. Ej, to jest problem. Ja nie wiem, jak go bić. Wszystko fajnie do pewnego momentu. Potem jest problem. No bo ringa sobie teraz poużywam. Go zabiję. Dopóki on sobie strzela w ciemno. Z git. Ale teraz nie mam go czym bić. Może to chodzi o konkretne miejsce, gdzie mam go uderzyć. Nie wiem. Nie. No ja strzelam, że to jest... Muszę użyć jakiejś broni, której nie posiadam w tej chwili. Każda z nich nic nie robi. One eternity later. Aha, ej, wiecie co, ja mogę... Jak wcisnę atak drugi raz, to mogłem wysadzić tego drilla, zanim on uderzył w ścianę i po prostu musiałem go wysadzać przed jego twarzą. Nie, musiałem, przynajmniej to co mi się udało zrobić, żeby zadziałało wreszcie, to... Uderzenie w odpowiednim momencie, w sensie, że musiałem wysadzić drille, zanim one się odbiją od niego. Drugie kliknięcie powodowało wysadzenie drilla. A, no to może i tak. Dobra, to chyba ostatni poziom w takim razie, słuchajcie. Wyjątkowo szybko dzisiaj idzie. Sprawnie, przyjemnie. Poza tym, że musiałem powtarzać jeden etap bardzo mocno. To znaczy rematch V2. Sugeruję, że będę musiał jeszcze raz walczyć ze wszystkim. No przecież dopiero walczyłem ze wszystkim. Czemu to jest ciemno? Ciemno już, noc nadchodzi. Fuck? Dlatego zaśpiewałem. Aha, dobra, on... Tak? Nice. A. Naprawdę. Okej, dobra. Dobra, też nie działa. Nie wiem, która broń będzie na niego działać, to jest też sprawa. No co, no przecież był tu. Powinien dostawać.
Może po prostu nie dostaję żadnych obrażeń z tego, nie wiem. Nie ja, on. To gorzej. Jak wróg jest nieśmiertelny, to ewidentnie gorzej. Czerwoną? Czym czerwonym? Znaczy, nie mam innych broni, bo mi się skończyły. To jest problem. Mogę spróbować drillem, faktycznie. Mam jeszcze ze dwa strzały z drilla. A, że niby miałbym uderzyć, wysadzić jakby w miejscu, gdzie on był, tak? No mógłbym tak zrobić. No! Dobra, nie denerwuj się, po prostu zrób to. Ale on znika za szybko, to jest strasznie denerwujące jeszcze do tego. No! I teraz powiedzcie, że on, jego tam nie było. Koniec, 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 koniec wkurzania się. No dobra, teraz mogłem go nie trafić. Trzymaj, trzymaj faraona, trzymaj go. Nie, trzymaj go. Trzymaj go. Trzymaj faraona, trzymaj go. Będzie blisko, będzie prosto przy tobie. Trzymaj go. Nie strzelę tak pionowo, bo nie umiem. Czekamy. Wolę go trafić. I stąd. Już żeś ty... No! Dziesięć sekund zostało. Na razie jeszcze YouTube nic nie narzekał ani razu. Dzięki za GGAD. Wiem, że nie lubi. Pewnie to jakoś zbluruje, ale zobaczę jeszcze. Może nie zbluruje. Matko, nie wierzę, że to już koniec, tak szczerze, bo bardzo szybko mi to przeleciało. Ten Mega Man 4 był taki bardziej... trochę powrotem do dwójki, ale jeszcze bardziej kolorowy. Te asety, które były w nim zagrane, były jeszcze takie wyraźniejsze, delikatnie. To było wszystko takie płynne, kolorowe, wesołe. Poziomy nie były aż tak trudne chyba jak w poprzednich Mega Manach. Wydaje mi się, że poszło mi to o wiele łatwiej. Może to kwestia mojego nastroju dzisiejszego. No i zróżnicowanie przeciwników, bossów, tych rzeczy, których używaliśmy też. Strzelanie w różne kierunki, zatrzymywanie czasu, AOE skill, który zabijał wszystko, sterowana rakieta. Generalnie wszystko poszło tutaj w górę i wydaje mi się, że razem z płynnością, czyli razem z optymalizacją tej gry pod konsolę, także absolutnie jestem pod wrażeniem. Gdzie miałem jakieś mankamenty, w sensie miałem poczucie istnienia jakichś mankamentów w Mega Manie 3, tak tutaj naprawdę świetnie się bawiłem. Dzięki bardzo, że byliście. Mega Man 4. To co, myślicie, że nadchodzi 5 i 6? Zobaczymy. Tymczasem trzymajcie się ciepło.